Mamy tutaj wszystkie kategorie, począwszy od dzieciaczków, po kategorię Open i kategorie starsze, czyli Masters i weteran. Zawodnicy mają po jeden przejazd eliminacyjny i później najlepsi przechodzą do finału. W eliminacjach zająłem pierwsze miejsce, miałam 69,87 punkta. Musiałam wykonać przejazd, do którego można było tylko zrobić 6 przeszkód, można było, bo jest podzielone wszystko, że 60% oceniania to są przeszkody, a 40% to są triki z wody, czyli na przykład air triki, typu takie Rayleigh Backroll. Jak się tak patrzy, to niektórzy mogą pomyśleć, że to jest bardzo proste, ale to takie się nie wydaje. Sam start niektórym może zająć parę godzin nawet. Ja na przykład pierwszy zakręt uczyłam się prawie miesiąc, no ale nie jest to łatwe. Wydaje mi się, że sprawność fizyczna jest wymagana. Jest to dość inwazyjny sport, męczący. No, umiejętność pływania też by była wskazana, no bo jednak odbywa się on na wodzie. Ja akurat trenuję 4 razy w tygodniu, także dosyć często. Ja podobnie jak kolega. Kolega kiedyś zabrał mnie nad jeziorem, mieliśmy sobie na spokojnie popływać i nagle rozglądamy się i państwo tutaj zaczęli właśnie robić akrobację na wodzie. No i spływowałem, spodobało mi się i kontynuuję przygodę. A u mnie wybudowali na takim jeziorku 2 km od domu. I któregoś dnia poszedłem nad jezioro i było i namówiłem rodziców i tak zostało.